I już jedziemy. Powiedzonko z chłopem w roli głównej. Wojtek. Baba z wozu, chłopu lżej. Nie, konią lżej. Konią lżej, no ale trudno. Nie no, mamy tej odpowiedzi. Dobrze chciałeś, ale nie o to chodziło. Borys. Chłopom lżej. No tak, Borys. Ja już się zastanawiałem, kiedy zaczniemy narzekać na to, że w hipermarketach już święta, nie wiem, czy już są, bo nie bywam, ale... A ja właśnie specjalnie, na przekór, że dzisiaj tak? Ma być cieplej, to postanowiłam się trochę rozebrać. Nie, ale troszeczkę, Marcin, spokojnie. Nie no, wiesz, ale ja nie mam nic przeciwko. Naprawdę? Jasia, przecież wiesz, to jest, można powiedzieć na te wszystkie... Pogubiłem się teraz, widzisz tutaj. Tak mnie podeszłeś od tej strony. Prognoza pogody. Bezpieczny temat. Bezpieczny temat, prognoza pogody. Południową częścią kraju. Niewielkie opady deszczu. Dzisiaj, jeżeli będą się pojawiać, to tylko na wybrzeżu. Bokserzy, bankierzy, bokserzy, powiedz gdzie i jak bardzo odreagowują kryzys. Jak co roku w Hongkongu wielki turniej przedstawicieli instytucji finansowych, panowie zakładają rękawice, wchodzą do ringu i okładają się niemiłosiernie. Tu oglądamy walkę przedstawiciela banku HSBC z bankiem Nomura. No niestety przedstawiciel banku HSBC wylądował na deskach, to jego koledzy z pracy. Tak to się skończyło już w trzeciej rundzie, ale również w walkach bokserskich jest parytet. W tym roku po raz pierwszy zostały do walk dopuszczone panie i okazało się, że są zdecydowanie bardziej zawzięte i zdecydowanie bardziej skuteczne w ringu, ale tak jak mówiłem, ponieważ w tym turnieju obowiązywał parytet, w związku z czym plansze z kolejnymi rundami pokazywali skąpo odziani panowie, tak żeby wszyscy byli zadowoleni. Dokładnie 33 lata temu na placu Świętego Piotra odbyła się inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II. Z okazji tej rocznicy dziś w Rzymie po raz pierwszy obchodzone będzie wspomnienie liturgiczne papieża Polaka. Z Rzymu Urszula Rzepczak. I kolejny temat. Poznań. Utrudnienia z uwagi na remonty na moście Lecha i na ulicy Dymka. Przebudowa ronda Kaponiery, ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego, remonty w Solidarności. Alei zamknięty wiadukt Hartowo i korkuje się już teraz w Poznaniu. Lechicka i Walczaka. Wilczka, przepraszam. Wilczaka. Oe. Co za prowadzący po prostu. Ale do trzech razy sztuka. Udało się. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Dziękuję. Czekamy na odcinki nasze. No i musimy utalentowanemu człowiekowi dojść do głosu, tak? Ma talent, zdecydowanie. Jest utalentowany, myślisz? Jest. No posłuchaj, posłuchaj. Luk, nowa płyta Kosmos na żywo wykona. Mostów. Kosmos tu mostów. Kosmos tu mostów. Kosmos tu mostów. Jutro o 2:30 widzimy. Do widzenia. Do widzenia, do zobaczenia. To jest ten, co stał w kolejce tam do poczty? Był. Nie, siedzimy. Don't